Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na zrazy wołowe w sosie. Zanim przejdę do przepisu, pokażę Wam fajne urządzenie, które może Wam pomóc w przygotowaniu tego, ale również innego dania. A więcej szczegółów na temat tego urządzenia znajdziecie w linku pod filmem. Do przygotowania zrazów użyłam kilograma wołowiny, podzieliłam go na 7 zrazów. Potrzebujemy 7 łyżeczek musztardy, 2 ogórki kiszone, 2 cebule średnie oraz boczek wędzony. Ja będę używała tylko tej chudej części z plasterków. I teraz każdy plasterek wołowiny przyprawiam solą oraz pieprzem i na każdy plaster daję mniej więcej łyżeczkę musztardy. Ja użyłam tutaj musztardy sarepskiej. Następnie będziemy układać pozostałe składniki. Kładziemy plasterek cebuli, połówkę ogórka, a następnie kładę boczek. Jeżeli ktoś lubi, to oczywiście kładzie sobie cały plasterek boczku. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Ja daję tylko kawałki boczku dla smaku. I teraz zwijamy, najlepiej zwijać dość ciasno, żeby później podczas smażenia te zrazy nam się nie otwierały. Dodatkowo jeszcze wbijam na środek wykałaczkę. I tak postępuję z każdym zrazem. Zrazy mam już zawinięte, teraz każdy będę obtaczała w mące. Jeżeli wykałaczki są zbyt długie, możemy je skrócić, wtedy łatwiej będzie nam obsmażyć zrazy na patelni. Zrazy mam już obtoczone, na patelni rozgrzałam sobie olej i teraz będę obsmażała zrazy z każdej strony. W międzyczasie na osobnej patelni podsmażam pozostałą cebulkę oraz 2 ząbki czosnku. Gdy zrazy mam już podsmażone, dodaję przygotowaną cebulę oraz czosnek. Wlewam pół litra bulionu warzywnego i tak wszystko duszę to pod przykryciem około 1,5 godziny do miękkości. Jeżeli nie macie bulionu, możecie użyć wody, ale wtedy należy dodać liście laurowe, ziele angielskie i na koniec oczywiście doprawić jeszcze solą oraz pieprzem. A tak wyglądają już gotowe zrazy. Jak widzicie, przepis nie jest bardzo trudny, więc zachęcam do jego wykonania. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.